Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek i miło mi was gościć oczywiście w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pioneers of Olive Town. Moi drodzy, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, dzisiaj zaczynamy rozmowę odnośnie kolejnych town developments, czyli będziemy mieli informacje od tego, co tym razem będziemy... A, this project is currently confidential, czyli jest jednym słowem tajny. Także myślę, że... No dobra, na biuletynie oczywiście będą wszystkie informacje, co będziemy potrzebować. Natomiast tak, drugi dzień jesieni. Jest, widzę, w następnym odcinku widzę, będzie miał ktoś urodziny. Zaczynamy o 9? Nie przypominam sobie, żebyśmy w ostatnim odcinku sporo tego ogarnęli sobie, ale dobra. Dobrze, najpierw zaczniemy od sprite'ów, bo są tutaj wyjątkowo blisko. Zobaczmy, jak tutaj wygląda kwestia wody. Kurczę, korci mnie, żeby tą wodę wychapać, ale coś czuję, że... Wiecie co, wrócimy tutaj wieczorkiem. Tylko mam wrażenie... A, bo one nie mają węgla! God. No dobra, okej. Spróbujemy innym razem. Znaczy inaczej. Pójdziemy do domu, ogarniemy sobie całą tutaj mapkę i spróbujemy wrzucić do paru węgiel. Myślę, że nawet może do wszystkich. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Dobra, potato. Omelet. Sympatycznie. Co dzisiaj u ciebie do kupienia? Coś złotego? Na szczęście nie. Ale widzę, że chyba i tak ma to samo, co było wczoraj. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo tam chyba też była oliwka ostatnio. No dobra. To jako tako powiedzmy, że mamy tutaj ogarnięte, więc wracamy oczywiście na farmę. I teraz tak. Trzeba będzie, myślę, że... ale patrzcie, jak nam mało drainingu brakuje. Ja myślę, że fishing dzisiaj też wbijemy sobie, bo tutaj też nam bardzo malutko zostało do wbicia. Tylko najpierw standardowo wszystko pozbierajmy. Chociaż wiecie co, ja nie wiem, czy te bladklamy jest jakikolwiek sens zbierać to wszystko, bo to kurczę, no tak słabą jakość niestety. Dobrze, ale najpierw to musimy konoweczkę wyciągnąć. I właściwie wszystkie narzędzia, które będą mi potrzebne do szczęścia. Cyk. Młotek chyba raczej też będzie potrzebny. Dobra, konaweczka powinna być pełna. A, nie jest pełna, okej, okay, no to będzie trzeba ogarnąć. Czy ja mogę cośkolwiek tutaj zostawić? Raczej tak, kwiatki to na pewno. I widzę, że nic więcej. Teraz tak, tutaj bodajże zostawialiśmy tak orzeszki. Tutaj bodajże chyba klamy. No kamień to tak nie bardzo. I tu jeszcze coś powinniśmy mieć, to zostawmy może przynętę. I reszta... No ziemniak to na pewno idzie do sprzedaży, tak? To na pewno. Jeszcze ewentualnie tutaj tylko omleta zostawimy. I właściwie jak już tutaj jestem, to wypuśćmy od razu też zwierzaki. Dzień dobry, towarzystwo. Mam nadzieję, że w następnym odcinku... Znaczy, mam nadzieję. Wydaje mi się, że w następnym odcinku powinien nam się chyba już wykluć. Dobra. Chickeny ogarnięte, więc możemy je śmiało wypuścić. Jak u was, towarzystwo? Jakoś żyjecie. O, i widzę, że mamy tą brązową krowę. I teraz się zastanawiam, jakie to mleko da ta krowa. Ja wiem, że to jest dziwne i głupie, ale się zastanawiam, bo jest brązowa. Co prawda nie jest czekoladowa, jak pamiętacie, bodajże chyba w Prince of Mineral Town. Tam była w ogóle czekoladowa krowa, truskawkowa. I nie wiem, czy nie bananowa, więc mieliśmy, wiecie, mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o mleka. Ale widzę, że nie, czyli daje normalne mleko. Dobrze, spoko, cieszy mnie to. Dobra, standardowo myk ze zwierzakami, wchodzimy, wychodzimy. Ale to kurczę, musimy tutaj coś pomyśleć. Ja w ogóle muszę zobaczyć, czy mogę jakieś ścieżki zrobić, czy coś w tym stylu. Ale chyba nie mamy takiej ścieżki, powiedzmy, z jakiegoś, nie wiem, a la trawa. Coś w ten deseń chyba.
No niestety nie mamy takiej ścieżki, więc tutaj nic nie wymyślimy. No dobra, lecimy dalej. Tutaj nam się... a tu co? Goat? Koza? No wiem, że first ten. To przecież koza. Domyślam się, że pewnie kozy dają inne mleko. Pewnie, znaczy raczej na pewno dają po prostu kozie. Ale zastanawiam się, czy ma to jakość. Dobra. No to się wiecie co? Mam dziwne wrażenie, że ona się w ogóle chyba skitrała i chyba mieliśmy ją nawet w poprzednim dniu. Tak mi się coś wydaje. Ale że nie ogarnąłem, no to się zrobiło to, co się zrobiło. Dobra, standardowo. Sól. Mamy w ogóle godzinę 12. Czy ja dzisiaj coś z miasta potrzebowałem? Chyba nie. Także myślę, że... Chociaż moment, muszę w ogóle zobaczyć, jak tam wygląda kwestia złota i tak dalej. Mam miejsce, będę mieć miejsce, dobrze. To drainujemy. Wiecie co, tak teraz się w sumie zastanawiam, czy może tych zwierzaków tutaj nie przenieść, z tej strony. Bo tutaj będzie, myślę, że takie chyba miejsce, w którym nie bardzo będę cośkolwiek robić. Z takich bardziej ważniejszych rzeczy, więc wydaje mi się, że można by je tutaj machnąć jednak. No i dobrze by też było tą hydroelektrownię naprawić, ale kurczę, 50 orykalkum, no przede wszystkim orykalkum. Tutaj propos orykalkum, to też mi pisaliście, że dobrze jest ogarnąć mniej więcej chyba 40 poziom kopalni, coś ten deseń. Więc no, będzie trzeba to zrobić jakoś, kurczę. Tylko mówię, no niestety to wygląda w chwili obecnej... Jeszcze jest... Co to jest? Goat? Kolejny? O, ale wiecie co? My za bardzo to już nie mamy miejsca tutaj. Więc wiecie co ja bym zrobił? Myślę, że chyba dobrze będzie te zwierzęta przesunąć i zrobimy to po prostu tak, jak mi kiedyś pisaliście, że te zwierzęta, które dają jedną jakość, no to będą jako jakość. Dobra, ty będziesz koza B, brązowa? Wprost, o kurde, tepnie mnie, zapomniałem. Siema koza! No to ciekawe, kurczę, ale wiecie co, zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że ja to pominąłem? Czy jakoś tak się zrobiło, że się po prostu zrobiło? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, ale tak, mamy tą pierwszą godzinę. Musimy się tutaj ciutkę sprężyć i teraz tak, zostawiamy kamień. Jak tutaj wygląda? Mamy na dwie sztabki. Dobra, na razie niech zostanie tak jak jest. Drewno tylko zbierzmy. Raczej nie wydaje mi się, żeby cokolwiek nam wyrosło. A nie, wyrosło. O kurczę. Gdzie jest poniedziałek? Dobra, to jest radisz tylko. Czyli jeszcze chyba radisza zasiejemy. I nic więcej nie wyrosło, nic więcej nie wyrosło. Dobra, to teraz jeszcze tylko takie szybkie spojrzenie tutaj na tą lewą stronę. I będziemy musieli się troszkę śpieszyć. Zastanawiam się też, czy może na wszelki wypadek nie kupię jeszcze kilku sztuk nasion wszystkich. Bo jeżeli cokolwiek nam jutro wyrośnie, to będziemy mieli problem, bo nic z tym nie zdziałamy. Dobra, chyba wszystko, tak mi się wydaje. Tu jeszcze jest woda, to weźmiemy, bo na pewno pójdziemy do tego. Do muzeum. A resztę dnia, no, tak jak już mówiłem, chyba raczej pójdziemy do tej kopalni, bo kurczę, to złoto potrzebujemy. Dobra, powinniśmy się wyrobić. Nie ma tu już chyba żadnych zwierząt ukrytych, mam nadzieję, bo... No nie ma, dobra, git. Okej, no to tak, wracamy do domu i na pewno to, co będziemy musieli ogarnąć, to tak, podmienimy sobie kilka tych rzutkiewek. To na pewno, tutaj je przygotujemy, powiedzmy, do sprzedania. Dobra, nie będę tego na razie rozwalał. Desek żadnych nie miałem. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Tutaj jeszcze musimy podlać. Elegancko.
I teraz tak, rzodkieweczki. Rzodkiewki to tak jak, no dobrze mi się wydawało. A w ogóle, okej. Sporo, 32 sztuki. Tutaj w przypadku rzodkiewek myślę, że zostawię sobie 20, bo one nie są jakoś też wybitnie super drogie. Więc myślę, że tak będzie chyba dla nas najlepiej, najbezpieczniej. Więc to możemy sobie na spokojnie sprzedać. Teraz tak, sól to oczywiście zostawimy tutaj łącznie z tymi grzybami, ty nie w to miejsce. Więc tak, trawa, kwiaty. A nie, to jest sage, ok. Dobra. Jeszcze tak zerknę, czy tutaj nie mamy żadnych objektów, ale chyba nie, ok. No dobra, więc tak jak już mówiłem, w pierwszej kolejności raczej pójdziemy do sklepu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej scenki. Nie ma scenek, dobrze. I teraz tak, kupię 16. Nie wiem, czy dobrze w sumie robię, ale kupmy po 16 wszystkiego. Szpinak też 16, marchewki też 16, okra też 16, potatoesów na pewno nie, bo to wiem, że na 100% tam nie wyrosną tak szybko. Ok. Nie wiem, czy wiecie, co kupiłem trumpet shrooms z Porsy, ale to może poczekamy, bo one i tak nie powinny nam jeszcze wyrosnąć. Dobra, okej, więc w chwili obecnej jakby mamy wszystko to, co chciałem kupione, więc teraz tak, kierunek oczywiście na górę, idziemy do muzeum poddawać rzeczy. Tutaj też jeszcze, jak już wspomniałem wcześniej, mamy bardzo dużo ryb. Myślę, że trzeba byłoby poświęcić jakiś dzień na te ryby, żeby wszystkie mniej więcej zebrać i postarać się je oddać, nie? Cześć, Reina. O! Chcę, żebyśmy zwrócili książkę. Tylko, że ja nie przypominam sobie, żebyśmy jakąś wypożyczali. Czy to jest kwestia na zasadzie, wiecie, podrywu? Wyjdzie. A! Okej, okay, dobra, czyli to burmistrz pożyczył książki i ich nie oddał. Fajnie, fajny burmistrz. Ale wiecie, jak to działa. Ponad prawem, nie? Dokładnie, wracaj do pracy, bo przynoszę ci fajne rzeczy. Znaczy, mam nadzieję, że fajne. Zobaczymy. Appraisal, dobra. Kurczę. Wiecie co, albo wiecie co zrobimy? Ja wiem co zrobimy. Ja wiem, że ja zmieniam swoje zdanie milion tysięcy razy na dobę, ale to wiecie, no to jest gra tego typu, gdzie... no nie zmieniać to się nie da po prostu, naprawdę się nie da. Może zrobimy, słuchajcie, tak. Pójdziemy do lejka, wyciągniemy całą wodę, żeby to zaliczyć. Bo tam nie brakuje nam zbyt dużo, więc wydaje mi się, że damy radę na spokojnie tutaj wiadereczkiem wyciągnąć resztkę, bo tam chyba nawet jeszcze jakaś jedna maszyna działa. Więc tak też zrobimy, nie mamy nic do oddania. Na pewno złowimy rybę, chociażby jedną, dwie, żeby wbić poziom tutaj tego fishingu na piątkę. Co my tu mamy? Drable Lumber, Iron Ingot, Smooth Cloth, ale to jest jako pojedyncze, więc w sumie nie ma znaczenia, któremu oddam, więc myślę, że Smooth Cloth może jakieś jedno mam. Earth Sprite Dance, Lock Sprite, aha, czyli potrzebujemy Lemon Sage, mamy to wszystko. Sól też mam, no i tutaj myślę, że raczej przyniesiemy Drable Lumber, tak mi się wydaje. Więc dobrze będzie to zrobić. O, i dostaliśmy, słuchajcie, dostaliśmy 30 linki. Wiecie co, to jest dobry moment. Może gdyby faktycznie jeszcze porozstawiać te... Wiecie co? Jak one się nazywają? Pułapki na ryby. To jednak piechotą nie chodzi aż tyle. Dobra, tylko teraz tak. Czy w tej... Aha, w tej skrzynce są ryby. No okej, dobra. A mogę zrobić sobie jakąś skrzyneczkę jeszcze jedną? No mogę. Chociaż, czekajcie, może weźmy ten kamień stąd, to będziemy mogli zrobić skrzynkę.
prawda? Ile jest... A, 50 jest potrzebne. No to nie będziemy w stanie zrobić. Dobra, to może drzewka zetnijmy. To chyba powinno nam wystarczyć na jedną skrzynkę. To jest przerobione. Dobra, zapomniałem, że są przerobione logi. Nie, wiecie co, bo tutaj dobrze by było, gdybyśmy to... trochę posortowali. To tutaj klejnot to oczywiście pójdzie do sprzedaży. Teraz tak, no mamy to drewno, więc tutaj myślę, że nie będzie problemu, żeby tam przynieść. To jest 10 sztuk. Tylko teraz tak, czy ja mam węgla... O właśnie, nie mamy węgla i to się też robi problem. Bo niestety nie mogę chyba raczej wytworzyć węgla. No nie mogę. Musi być coal. Szkoda, że tego się nie da, tego węgla przerobić na tamten. No ale domyślam się, że to jest kwestia, wiecie, że kamienny węgiel, nie? Dobra, teraz tak, zwykłe podstawowe drewno i jeżeli dobrze pamiętam, to tam było 15. Idealnie. Akurat widzę, że cały sznurek też poszedł, więc spoko. Kurczę, wyrzuciłem z powrotem to. Dobra, czyli to jest 10... come on! Zwariuję zaraz. 10. Już nie klikaj, Wojtku, nigdzie. Dobra, to zrobimy tak. To zostawię. Co prawda tu mi się chyba wszystko nie zmieści, a jednak się zmieści. I tutaj zostawiam 8 sztuk, bo 8 będzie do zasadzenia, ok. Dobra, to teraz tak, tu jeszcze zostawimy sobie żywicę. Dobra, to zanim później ogarniemy te beczki, to nie będziemy łowić. Pójdziemy, oddamy te kwiatki i tą sól i tak dalej. Tam były chyba 3 sole, jeżeli się nie mylę. Dobrze, i to na pewno było to. Może wiecie co, na wszelki wypadek wezmę wszystkie, bo ja nie pamiętam, ile tam było sztuk. Soli raczej... Sól też wezmę całą. Jest sage, okej. Dobra. Tylko tym razem już wezmę skuterek, żebyśmy się tutaj troszeczkę przyspieszyli. No, więc w sumie nie będzie źle. Pójdziemy, wyciągniemy tą wodę, jak już mówiłem wcześniej. Później rozstawimy, a resztę dnia chyba spędzimy w kopalni, jeżeli będzie taka możliwość. Ale raczej powinna być. Dobra, najpierw sól. Teraz tak, sprite'om. Widzę, że po jednym jest, to dobrze. W sumie wiecie co, jak to skończymy, to dobrze byłoby chyba wejść do tych sprite'ów, ale nie wiem, czy to czasem nie będzie na ten drugi dzień. Albo nie, nie będziemy się tam ładować. No dobrze, ale wychodzi na to, że tak, wszystkie requesty mamy zrobione elegancko. Więc w takim razie wracamy się i lecimy nad staw. Ten Ancient Lake. Aha, jest scenka. Krowa chora, boli żołądek. Katherine. Jakoś tak. Ani zimno, ani nie jest w ciąży. A, jednak jest w ciąży. Świetnie, pani Bridget. Szkoda tylko, że ja nie mogę sobie tak samemu rozmnażać tych krów, tylko muszę kupować u ciebie jakieś kurcze czary Mary Hokus Pokus. Znaczy wszyscy wiadomo o co chodzi, tak? Ale wiecie. Chociaż w sumie w większości gier tak było, że trzeba było kupić jednak ten, nie wiem jak to określić, zapładniacz zwierząt. Dobra, teraz tak, zanim pójdziemy tam, to zróbmy tak, to sprzedaję, klejnoty sprzedajemy, resztę rzeczy tutaj poodkładam. Nie wiem w ogóle też, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kwestię związaną z rzeczami. Bo wiecie, może być tak, że tam nam dowali ich troszeczkę. Dobra, klow zostawmy. No i właściwie to jest wszystko. Jedyną rzeczą, o którą bym się tutaj jeszcze pokusił, to wiecie co, weźmiemy vegetable salad i weźmiemy tego omleta jednego. I
prosimy Ancient Lake. Bo tutaj jedna... A, tu żadna pompa w ogóle już nie działają. Dobra, to robimy tak. Jemy sałatkę. To powinno nam staminę... A nie, to nie było od staminy. A, muszę się nauczyć tego jedzenia. No, mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. No mówię, to nie jest jakoś to spadek. Widzicie, poziom wody też opada. Tam zresztą jedna pompa, widzę, też działa. Więc nie jest źle. Ale reszta niestety nie działa z racji na brak. Ale no już niestety nie mamy węgla. Ale patrzcie, za chwilę oczyścimy. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka. Mam nadzieję, że skill nam 10 wpadnie, byłoby miło. I... O! Dawaj! Dobrze! A, to tak po... Wow. Ej, ale to jakieś fajniejsze rzeczy nam wpadły. A, Shining Objects. O, widzę, że węgiel wrócił do nas, nawet dwa. A, bo tam było więcej wrzucone. No dobra, ale te pompy nie będą tutaj potrzebne już, więc tutaj chyba domyślam się, że raczej też będzie sytuacja bardzo podobna i zbliżona jak poprzednio, że będziemy musieli troszeczkę poczekać, jak to się wszystko tam ustabilizuje i ogarnie oczywiście. Ale mamy nowe rzeczy, Shining Object. I ja się tutaj zastanawiam teraz, czy to będzie jakieś takie lepsze, jakieś nowe rzeczy będą. No myślę, że tak i raczej na pewno będziemy musieli je gdzieś tam ogarnąć. Dobra, to teraz tak, stawiamy pułapki. Jeszcze. Dobra, wszędzie je poustawiamy, także elegancko będzie. Szkoda tylko, wiecie co, jak już mówiłem wcześniej, że... A, tu nie mogę. Że jakby... Jakość, że to się wszystko nie stakuje, kurczę. To jest jednak chyba taki... No dla mnie osobiście trochę taki chyba największy... Największy bubel, no. Miło by było, jakby się jednak stakowało. No dobra, ananaski nam się wszystkie przetworzą. Więc będzie fajnie. Zostawimy tutaj ten węgiel i idziemy rozstawiać dalej. I tak, wiem, że ja mam tam jeszcze jedno miejsce wolne, jeżeli chodzi o te o klejnoty, ale jak już mówiłem wcześniej, ten opal czy tam diament taki to po prostu sobie zostawię. Chociaż wydaje mi się, że chyba nikt nie będzie chciał surowych materiałów za bardzo. Ale może być różnie. Dobra, i to jest ostatnie i jeszcze z tamtej strony. No i niestety czas nas goni, kurczę, więc ja nie wiem, wiecie co, czy nie złowimy jednej ryby, żeby wbić ten skill na piątkę i nie pójdziemy spać, dlatego że ostatnio, mówię, bardzo późno się budzę, wydaje mi się, że my powinniśmy się budzić o 7 albo nawet i o 6, tylko że no wiadomo, musimy raczej zregenerować życie. No dobra, to w takim razie raz sobie zarzućmy, bo powinien... Paść poziom, jak raz zarzucimy. Tak mi się wydaje. O nie. Jakaś ciężka ryba. No, chociaż nie. Pada skill? Tak. Piąty, elegancko. Dobrze, a na nim dostaliśmy... Shrimp ba... Ale nam mało tego treningu brakuje. Ja pierdzielę. Strasznie mało. Ale wiem na pewno, że nawet tutaj jakbyśmy podrążyli te kałuże, to raczej nam ten skill nie wpadnie. Ale dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze. Cały czas tutaj czekam na te nasze jeziorka, aż one zmienią kolor, bo w momencie, kiedy zmienią kolor, to domyślam się i chyba raczej na pewno tak jest, że jak zmienią kolor, to będziemy mogli zdobyć skarby z nich. Także nie powinno być tutaj problemiksa. Dobra, wrzućmy ten klej tutaj i tutaj. Ale tej ryby wydaje mi się, że raczej na pewno nie mieliśmy.
Tak, by the way. Dobra, to nie tu. No, ale słuchajcie, nie wiem jak wam się wydaje, ale mi się wydaje, że wcale nam tak źle nie idzie. Jest git, bym nawet powiedział. Całkiem spoko to wszystko tutaj lata. Ale no mówię, trzeba, muszę porządek zrobić, ale to nie wiem za bardzo kiedy, szczerze mówiąc. Wiecie, tak to się mówi, to jest artystyczny nieład, tak? Wiecie, ważne, że ja się odnajduję i wiem, gdzie co jest. To jest takie najważniejsze, chociaż z tym też było różnie. Ale dobra, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Słyszymy się w kolejnym oczywiście jutro. Sklep będzie zamknięty. Domyślam się, jeszcze sprawdzę, bo domyślam się, że pewnie będę nagrywać odcinek po odcinku. Więc dzisiaj ten odcinek, co dostajecie, jest we wtorek, więc nagram od razu na środę. Także zobaczymy. A dlaczego ja mam tutaj jakby więcej za Desert Rose? Ciekawe. No ale dobra, zobaczymy. Także cóż, ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.